Ale jak najbardziej na te warunki aktualne tutaj w Plus Lidze i ogólnie myślę, że jak na miasto jest idealnych rozmiarów. No i cóż, cieszymy się z wygranej. No tak jak wspomniałeś, w zeszłym sezonie gdzieś graliśmy na tyle szybko, że jeszcze się nie załapaliśmy na tą nową halę, ale w tym sezonie już wszyscy na niej zagramy. I myślę, że warunki bardzo fajne i dla przyjezdnych, i dla gospodarzy. My się dzisiaj cieszymy z zwycięstwa, więc rozdziewiczyliśmy tą halę 3 punktami i to jest najważniejsze. Nie weszliśmy jakby dobrze w to spotkanie, ale te gabaryty hali są przyjemne, trybuny są blisko, więc gra się naprawdę fajnie, oświetlenie jest bardzo dobre. No, w sumie nowa hala, to więc tutaj nie ma co za dużo mówić komplementów. Ale no tak, stanęliśmy w jednym ustawieniu, jak zagrywał Tamema. Chyba za bardzo siłowo chcieliśmy grać, a Radom jak odrzuci przeciwników od siatki, gdzie z przodu jest Leman, Schulz i Łukasik, to naprawdę jest kawał bloku i forsować go siłą czasami. No, było tak, jak to było w tym momencie do 9-3, gdzieś ta piłka wracała nam pod nogi i ciężko było to asekurować. Później troszeczkę zmieniliśmy rytm grania, opóźnialiśmy te ataki, parę razy nabiliśmy i zaczęliśmy krok po kroku ten mecz kontrolować. Myślę, że my całkiem nieźle zagrywaliśmy, z drugiej strony oni na highballu też mieli swoje problemy i cieszymy się, że setu na set ta gra wyglądała coraz lepiej. Mam na tyle doświadczoną ekipę, a też nie lubimy gdzieś dostawać cały czas po nosie, jak nas ktoś blokuje i mówię, tak jak w miarę szybko się otrząsnęliśmy, troszeczkę zmieniliśmy i z biegiem tego pierwszego seta odrobiliśmy 2 punkty, potem 3, potem znowu 2 i tak krok po kroczku wracaliśmy, a później już my weszliśmy na dużo wyższy poziom, gdzieś narzuciliśmy presję swoją dobrą grą na przeciwniku i zasłużenie myślę, wygraliśmy.